To już trzecia wasza wystawa Elektronika PRL-u w Wieży Ratuszowej w Świdnicy. Ile eksponatów w tym roku prezentujecie? U mnie jest jakoś ponad 80, tak z tego co liczyłem, jakoś chyba 83, z czego jeszcze tak ponad 20 oczekuję w piwnicy na naprawę, przygotowanie właśnie. Ja swoich w tym roku nie liczyłem, ale tak ogólnie rzecz biorąc to mam już ponad 120 eksponatów. Jakie marki, z jakiego okresu zbieracie? Ja zbieram ogólnie z całego przekroju, od lat 50. po lata 90. I praktycznie wszystkie marki, które należały do Zjednoczenia Unii, teraz z wyjątkiem firmy Radmor. No ja zbieram również praktycznie wszystkie sprzęty spod znaku Nitra, ale głównie stawiam na sprzęty klasy tak zwanej Hi-Fi, czyli z troszeczkę wyższej półki, chociaż jeśli mi się podoba coś z klasy popularnej, to również mam w kolekcji, naprawiam, także jeśli mi się podoba, to po prostu zbieram. Wasze sprzęty to przede wszystkim urządzenia grające, to telewizory, co jeszcze? U mnie głównie są to gramofony i magnetofony szpulowe, kilka odbiorników radiowych. Telewizory są tylko dwa w mojej kolekcji z racji tego, że mam ograniczone miejsce na przechowywanie. Ale przede wszystkim stawiam na gramofony i magnetofony szpulowe z tego względu, że to są moje ulubione urządzenia. No, u mnie są to głównie zestawy wieżowe, czyli tunery, wzmacniacze, magnetofony jako jeden zestaw, zestawy głośnikowe. Również jak u kolegi magnetofony szpulowe, amplitunery. Zestawy głośnikowe, jest coś takiego jak konsoleta Fonodys, czyli takie urządzenie profesjonalne, kolorofony i różne inne. W tym roku przygotowaliście liczne nowości, co do nich należy? U mnie z nowych sprzętów to na pewno będzie Amator 2C. Dalej w zestawie Polones udało się uruchomić w końcu tuner poprzez dosyć niecodzienną metodę przestrojenia wymiany, całkowitą wymianę oryginalnej głowicy, która tam była, na inną. On bardzo ładnie odbiera. I to jest zabawka taka dla dzieci, pianinko produkcji, tutaj może będzie widać, Unitra Unitech. Również firma Biazet, zajmująca się telewizorami, produkowała to pianinko. Jest to bardzo proste urządzenie, zasilane dwoma bateriami płaskimi 4,5 V. Także jak widać, Unitra to nie tylko sprzęty, ale również i zabawki. Z kolejnych rzeczy już w niedzielę uruchamialiśmy, jest 42-letni telewizor lampowy Beryl 102, który przy pomocy mojego znajomego z telewizji Podgórze, pana Romana Orkusza, został w zeszłym roku uruchomiony. W tym roku kolega Paweł skonstruował modulator, dzięki któremu można odbierać cyfrową telewizję naziemną. Kolejna rzecz z takich telewizyjnych gadżetów to jest autotransformator telewizyjny. Było to urządzenie, które w przypadku spadku napięcia umożliwiało podniesienie nieco jego wartości. A jak wiemy, jak niektórzy wiedzą z pracowni elektrycznej, było to urządzenie, które umożliwiało płynną regulację napięcia od zera do wartości znamionowej, a nawet je troszeczkę tam mogło podbić. A który z tych eksponatów jest najstarszy? Najstarszym na chwilę obecną jest telewizor Beryl 102, 72 rok. Drugim jest z takich najstarszych to jest gramofon Bambino 3. U mnie z nowości to gramofony Bambino 3 oraz tranzystor i zestaw muzyczny Fonoset. Bambino kupiłem na giełdzie staroci za bardzo dobre pieniądze. Był niesamowicie brudny, po wielu godzinach szorowania okazało się, że obudowa jest niebieska, a początkowo myślałem, że jest czarna. Za nowość też można uznać dość nietypowy wyrób, bo pierwszą w Polsce seryjnie produkowaną suszarkę do włosów. Zakłady radiowe Eltra w Bydgoszczy wyprodukowały taką suszarkę, nazywa się ona Fema. I ciekawe jest to, że ta suszarka była produkowana przez niemal 30 lat bez większych zmian. A dla ciebie najcenniejszy eksponat to? Najcenniejszy eksponat to jest magnetofon ZK-120T, ponieważ od niego wszystko się zaczęło. Wystawa jest o tyle niesamowita, że eksponaty tutaj w większości działają. W jakim stanie one do was trafiają i czy sami podejmujecie się ich naprawy? Eksponaty trafiają w bardzo różnym stanie. Niektóre wystarczy tylko przetrzeć z kurzu i już można wystawić, bo są sprawne, a niektóre są w bardzo złym stanie i musimy troszeczkę pracy w nie włożyć. Oczywiście naprawiamy sami, no czasami, jeżeli sobie nie radzimy, tam prosimy znajomych, kolegów po fachu o pomoc, ale głównie robimy wszystko sami. A jak oceniacie elektronikę PRL-u? No ja uważam, że jak na wypadkową tego, co mieliśmy, do tego, co udało nam się zrobić, no to było to całkiem niezłe, co nawet można usłyszeć, ponieważ u nas, jak wiadomo, większość sprzętów gra, można ocenić, czy jedne grają lepiej, jedne gorzej.
No, uważam, że nie były to całkiem najgorsze sprzęty, zwłaszcza że produkowaliśmy również swoje tam jakieś półprzewodniki, takie jak diody, tranzystory, jakieś układy scalone, także myślę, że nie była zła ta elektronika. No, można się zastanowić, co by było, gdyby ona jednak przetrwała te trudne czasy, co byśmy dzisiaj produkowali, kto wie. Od ilu lat w sumie kolekcjonujecie sprzęt? No, u mnie to już będzie gdzieś koło 10 lat. U mnie też jakoś tak, chociaż pierwsze egzemplarze, wszyscy wiedzieli, że ja się gdzieś tam tą nitrą pasjonuje, no to już dawano mi dużo, dużo wcześniej. Jakoś myślę, że jeszcze w czasach szkoły średniej, no może jeszcze jakoś, nie wiem, na początku szkoły policealnej, a tak już kupować za własne pieniądze to zacząłem jakoś chyba w 2007 roku, później zacząłem pracę, także już było trochę łatwiej, bo wypłata można było coś od czasu do czasu na zakup jakiegoś sprzętu sobie pozwolić. Czy myślicie może o muzeum w przyszłości? Tak, mamy plany założenia muzeum na terenie miasta, bo chcemy mieć stałą ekspozycję, żeby każdy mógł ją w dowolnym momencie zobaczyć. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami miasta i na razie więcej nie mogę powiedzieć. Do kiedy potrwa wystawa? Wystawa potrwa do przyszłej niedzieli 17 lipca. Myślę, że w ostatni dzień powtórzymy akcję z odpaleniem telewizora, bo widziałem, że ludziom się to podobało, ale jak wiadomo w tygodniu nie włączamy, ponieważ jest to sprzęt lampowy, a o lampy telewizyjne jest bardzo trudno, ponieważ ich produkcji zaprzestano już bardzo dawno. Te telewizory niestety kończyły na śmietnikach, także no, trzeba to troszeczkę oszczędzać. Ale myślę, że w niedzielę powtórzymy tą akcję.